Witajcie wszyscy, cieszymy się, że już z nami jesteście. Myślę, że możemy zaczynać, tak więc dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Spotykamy się dzisiaj tutaj z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej, który odbywa się przez cały tydzień, ale my będziemy świętować zwłaszcza w dniach 15-17 listopada. Zaczniemy dzisiaj, 15 listopada, serią webinarów. Dzisiaj spotkamy się właśnie teraz na webinarze pod tytułem Środowisko Przyrodnicze Globalnie, które poprowadzi Kasia Dytrych. Jest tutaj ze mną, za chwilę oddam jej głos, ale jeszcze troszeczkę opowiem o samym festiwalu i tym konkretnie webinarze, który organizowany jest w ramach serii spotkań Młodzież stawia na środowisko. Tydzień Edukacji Globalnej odbywa się od kilku lat. W tym roku jest wspólnym hasłem, jest hasło Solidarnie ponad granicami. Mam wrażenie, że tutaj też spotykamy się ponad granicami różnych województw i zakątków Polski. Naprawdę są szkoły z całej Polski z nami, więc wszystkich serdecznie witamy i pozdrawiamy. Dobrze wiedzieć, że jesteście, że znaleźliście ten czas i chcecie wiedzieć więcej o edukacji globalnej. Bardzo nas to cieszy. W kolejnych dniach, 16 i 17 listopada, będziecie mogli sprawdzić swoje siły w trakcie gry korytarzowej, do której rozwiązania będziecie publikować na Padletach. O tym jeszcze dowiecie się później, a teraz już powiem jeszcze kilka słów o CEO. CEO, czyli Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja jestem właśnie pracowniczką CEO, pracuję w CEO już od 8 lat. Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa organizacja pozarządowa, która zajmuje się edukacją w Polsce. Współpracujemy z nauczycielami, dyrekcjami szkół, prowadzimy różne szkolenia, warsztaty, kursy, proponujemy nowe metody nauczania. Lubimy też pracować bezpośrednio z uczniami, jeśli jest to możliwe, także ogólnie chcemy, by w szkołach było lepiej zarówno uczniom, uczennicom, jak i nauczycielom, nauczycielkom, wszystkim pracownikom i uczestnikom życia szkolnego. Mam nadzieję, że to webinarium również sprawi, że będzie Wam lepiej w szkole i ciekawiej, nauka stanie się dla Was ciekawsza. Poproszę o następny slajd, Kasiu. Jest następny. Tutaj spotykamy się na webinarze pod tytułem O środowisku przyrodniczym globalnie. Jest to pierwsze z cyklu 5 webinariów. Tutaj możecie zobaczyć daty kolejnych na tej planszy. Zapraszamy, żeby wziąć udział w całej serii. Jeżeli weźmiecie udział w 4 z 5 webinariów, dowolnych 4, będziecie mogli uzyskać specjalny certyfikat. Jeszcze nie ma godzin, ale Justyna Zamojda, która opiekuje się całą tą serią Młodzież stawia na środowisko, będzie się kontaktować już bezpośrednio z uczestnikami dzisiejszego spotkania, z nauczycielami i nauczycielkami i przesyłać informacje szczegółowe o tych wydarzeniach, o dokładnych godzinach, programie. Zapraszamy, bo warto. Każdy z tych wydarzeń jest bardzo ciekawe, specyficzne, jakby tutaj pogłębia ten temat edukacji globalnej i aktywności młodzieży w tym temacie. Także serdecznie zapraszamy. Program finansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Także tutaj dziękujemy Warszawie za fundusze na namówienie o edukacji globalnej i pochylanie się nad tym tematem. Teraz już zapraszam na webinar. Tutaj chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów o Kasi. Kasia jest przyrodniczką, od wielu lat zaangażowaną właśnie w tematy związane z edukacją. Kiedy miałyśmy chwilę, żeby porozmawiać jeszcze przed rozpoczęciem tego spotkania, wspominałyśmy, jak połączył nas temat pszczół i zapylaczy ogólnie i że dla nas to są wyjątkowe, bardzo ważne zwierzęta. Ja również uczę mojego syna, jak ważną rolę dla nas ludzi i w ogóle dla całej przyrody odgrywają zapylacze. Dzisiaj o zapylaczach nie będzie, ale posłuchacie o innych ważnych zwierzętach, roślinach, które odgrywają rolę w środowisku. No i oddaję już głos Kasi, bo ona najlepiej zna ten temat.
Bardzo dziękuję. Ja też się z Państwem bardzo serdecznie chciałam przywitać i powiedzieć takie ciepłe, gromkie dzień dobry, bo pogoda nas dzisiaj troszkę nie rozpieszcza. U mnie za oknem, poza tym, że jest mgła, to jeszcze szaleją sikorki, więc podzielność uwagi troszkę, ale damy radę. Damy radę. Ja przygotowałam też oprócz opowieści o właśnie tym środowisku przyrodniczym z takiego globalnego punktu widzenia, przygotowałam troszkę pytań dla Państwa, żeby móc się właśnie trochę rozpędzić, trochę dobrze tak zacząć z werwą ten wtorkowy poranek. Nie trzeba, oczywiście jak ktoś ma ochotę, to można odpowiadać na czacie, ale nie ma takiej konieczności. Po prostu na pytanie można odpowiedzieć sobie i potem sprawdzić, czy rzeczywiście nasze typowanie się udało i czy po prostu mniej więcej tak jest, jak zakładaliśmy. Ja też może od razu powiem, że nie są to pytania super i takie zagadki super naukowe. Niektóre są, jak to moi znajomi czasem określają, troszkę suchymi żartami, ale jakby myślę, że nas to tutaj troszkę rozbudzi i pozwoli właśnie z taką nową energią wejść w dzień, ale też jednocześnie pozwoli trochę pokazać, na czym polega myślenie takie nietypowo schematyczne, co jest bardzo ważne właśnie w ochronie tej przyrody, zwłaszcza z perspektywy właśnie takiej globalnej. Ale żeby nie przedłużać tego wstępu, to od razu przechodzę do konkretu i tutaj do naszego pierwszego takiego pytania, do rozbiegówki, a mianowicie co mają wspólnego te pączki ze zdjęcia z fotografią obok, która przedstawia taką właśnie oceaniczną toń. Przedstawia właśnie ocean. No, 30 sekund na namyślenie się. Cóż takiego łączy te pączki, które są tutaj na zdjęciu z oceanami, z morzami? Jakie pomysły przychodzą do głowy? Oprócz koloru. Tych połączeń na pewno można by znaleźć w sumie całkiem sporo, natomiast to, o którym ja myślę, o tutaj widzę, że ktoś tłuszcz, jedno i drugie można zjeść. No o, proszę bardzo, bardzo, bardzo pozytywne odpowiedzi, no to widzę, że u Państwa humory dopisują, wspaniale, ryby lubią jeść, pączki nie lubią jeść. Woda słodka, no dobra, okej. I to są jak najbardziej oczywiście, to są bardzo dobre tropy, nawet przyznaję, że niektóre zaskakujące, bo bym nie pomyślała o tej perspektywie, ale to, na co chciałam zwrócić Państwa uwagę, to jest to, że my właściwie bardzo mało wiemy o składnikach jednego i drugiego. To znaczy mało wiemy, co się składa na te pączki, zwłaszcza na ich kolorową posypkę i polewę, ale też mało wiemy o oceanach. I tak już teraz spoważniałam troszkę, bo jest to konkretne wyzwanie, które stoi właściwie nie tylko przed mieszkańcami, którzy w jakiś sposób mają do czynienia z morzami i oceanami, ale generalnie przed całym światem, bo no, cały świat gdzieś z tym oceanem się styka, to znaczy styka się w takim sensie, że korzysta po prostu z dobrodziejstwa oceanów, między innymi właśnie z ryb, ale też z innych owoców morza i z innych dóbr. A stosunkowo niewiele wiemy o tym, co w tych oceanach się dzieje, kto je tworzy, jak to się dzieje, jakby co tam, jakie zależności właśnie zachodzą w tych ekosystemach. No i właśnie dlatego też tę pierwszą opowieść, którą tu właśnie dla Państwa przygotowałam, będzie właśnie trochę, ta pierwsza opowieść będzie właśnie trochę o oceanach i ona troszkę nam przeważy te pozostałe opowieści, ale właśnie nie bez powodu, bo chodzi o to, żeby trochę tę ciekawość na temat właśnie oceanów i tego, co się w nich dzieje i ile my o tym wiemy, żeby właśnie to rozbudzić i być może zachęcić do dalszych poszukiwań. Ale zanim do dalszych poszukiwań i do inspiracji, przenieśmy się na moment w miłe rejony Morza Śródziemnego, tam gdzie jest ciepło, zanurzmy się w tę fantastyczną toń wodną
I wyobraźmy sobie, że spotykamy w tej wodzie coś naprawdę maciupieńkiego, takiego maciupeńkiego jak właściwie nasza rzęsa. I to coś maciupeńkiego w tej ciepłej wodzie każdego dnia sobie troszeczkę rośnie, staje się większe i większe, korzysta sobie z dobrodziejstwa środowiska, w którym się znajduje, przede wszystkim no, z miłej temperatury, zresztą któż z nas nie chciałby z takiej wody teraz skorzystać i się wykąpać w ciepełku i właśnie być bliżej tej zieleni, zamiast tutaj w naszym ponurym jesiennym krajobrazie. Więc ta nasza maleńka, nasz maleńki bohater wygrzewa się tam, korzysta z całego tego dobrodziejstwa i wcina sobie spokojnie plankton. Rośnie, staje się coraz większy, choć nadal profesjonalnie, jakbyśmy chcieli nazwać tego naszego bohatera, no to nadal będziemy go nazywać larwą. Ale z czasem ta nasza larwa stanie się takim trochę nastolatkiem i zacznie troszkę być bardziej odważna, wyruszy w różne nowe zakątki, aż pewnego dnia powróci w to samo miejsce, ale mając już mniej więcej 4 do 6 lat, będąc już dorosłą rybą, bo tutaj o rybach mowa, pewnie niektórzy z Państwa się domyślili, że tak, że do ryb tutaj zmierzam, bo je weźmiemy na tapet w pierwszej kolejności. I wraca tutaj po długiej, długiej podróży, właściwie po, można powiedzieć, po wodach niemalże, no całego świata to może nie, ale generalnie po wielu tysiącach przemierzonych morskich kilometrów. Oczywiście takie ryby między tym etapem nastoletniości a dorosłością nie zdają żadnych egzaminów i chociaż o tyle mają spokojniejsze życie, ale nie jest im wcale tak łatwo, bo mniej więcej z 30 milionów jaj, jakie składają samice tego naszego głównego bohatera, około 2, słownie i dosłownie 2, dożyje właśnie tej dorosłości, czyli tych 4-6 lat, żeby powrócić i się ponownie rozmnożyć. I tym naszym bohaterem morskiego serialu, morskiej edycji serialu The Crown jest tuńczyk błękitno-płetwy, który jest prawdziwym, no z mojej perspektywy, ale myślę, że nie tylko z mojej, królem czy królową właśnie oceanicznej toni. I przypominam, że zaczynaliśmy od tego, od takiego hasła, że ten nasz główny bohater jest wielkości mniej więcej rzęsy. No więc ta rzęsa jest w stanie dorosnąć do rozmiarów kilku metrów i waży mniej więcej tyle, co maluch, no albo tico czy seicento, więc taki całkiem mały samochód i potrafi też rozwinąć prędkość w wodzie, co jest jednak troszkę trudniejsze niż rozwijanie prędkości na drodze. Mniej więcej taką, no jak też te samochody, to znaczy nawet do 70 km na godzinę. Żeby troszkę to odnieść do zdolności naszych ludzkich, jak to jest w porównaniu z nami, to naprawdę dobrzy pływacy pływają z prędkością około 8 km na godzinę, czyli generalnie taki tuńczyk przegania nas mniej więcej 9 razy i trochę przypomina właśnie rybę, która ma energię właśnie małego dziecka, które biega w tą i z powrotem i nie jest w ogóle zmęczone, a my tymczasem po prostu zastanawiamy się, dlaczego nadal idziemy, znaczy dlaczego nadal jest tak pod górkę, albo jak daleko jeszcze do domu i jak to się dzieje, że po prostu ta energia z czasem i z wiekiem zanika. Ale właśnie, wspominałam też o tych 4-6 latach, bo rzeczywiście tak jest, że tuńczyki błękitno-płetwe, bo o nim konkretnie tutaj mówimy, o tym gatunku, rozmnażają się mniej więcej w wieku 4-6 lat, czyli naprawdę trzeba troszkę poczekać, zanim taki tuńczyk z nastolatka stanie się dorosłym i poważnym panem i panią tuńczykiem i rzeczywiście będzie mógł powrócić na te swoje miejsca rozmnażania, które tutaj na tej mapie zaznaczone są właśnie tymi dwoma takimi kolorami, pomarańczowym i ciemno-niebieskim, czyli do Zatoki Meksykańskiej, tudzież właśnie do Morza Śródziemnego. Tam właśnie panują idealne warunki do tego, żeby się rozmnażać, a te pozostałe strzałki pokazują właśnie, jak daleko tuńczyki się zapuszczają, jak daleko migrują. No i zdarza się też czasem, że ta zachodnia populacja, czyli ta Team Meksyk, spotyka się właśnie z populacją Team Morze Śródziemne i Grecja. No Grecja, Włochy i okolice.
Więc rzeczywiście jest to niezwykłe stworzenie. Natomiast my wiemy o nim całkiem sporo, bo rzeczywiście jest sporo publikacji, ale jeżeli wpiszemy w języku polskim wyszukiwarkę właśnie tuńczyk, czy to będzie, no właśnie, zaraz przejdziemy jeszcze do tego, jaki tuńczyk, to okaże się, że głównie wyniki dotyczą wartości odżywczych i tego, czy warto go spożywać, czy nie warto i tak dalej. Bardzo mało informacji znajdujemy na temat właśnie biologii jego życia, długości jego życia, a jest to gatunek dość długowieczny, bo te ryby mogą żyć generalnie no na przykład nawet 15, 20, 25 lat, choć pewnie zdarzają się i osobniki, które biją i te rekordy, więc jest to naprawdę fascynujący gatunek. Co więcej, jest to gatunek szalenie ważny właśnie z punktu widzenia właśnie odżywiania i tego, jak możemy, skąd możemy pozyskiwać pożywienie, zwłaszcza tutaj w przypadku, jeżeli chodzi o społeczności lokalne, które właśnie żyją nad wodami oceanicznymi. No ale właśnie, tych informacji jest stosunkowo niewiele i znaleźć je wcale nie jest tak łatwo. Czasami one są rozbieżne, więc tutaj też zachęcam do grzebania i do dowiadywania się jak najwięcej, no bo jednak zwierzę, które ma, potrafi mieć kilka metrów długości i ważyć no około 650 czy nawet 700 kilogramów, to nie jest ktoś, kogo tak łatwo w tych wodach przeoczyć. Ale żeby troszkę tutaj zderzyć też tego tuńczyka właśnie błękitno-płetwego z jego kuzynem, który też jest bardzo często właśnie poławiany, nawet właśnie przez lokalne społeczności, no takie niewielkie, przy użyciu łodzi mniej profesjonalnych od tych, które zazwyczaj gdzieś kojarzymy w ogóle z przemysłem i z rybołówstwem. To pelerynę bohatera otrzymuje tym samym tuńczyk żółtopłetwy, który jest troszkę mniejszy, rozmnaża się troszkę szybciej, też może być generalnie bohaterem naszego morskiego serialu, no ale ponieważ nie każdy może mieć koronę, no to tym razem przyznajemy mu pelerynę. Peleryna też jest, myślę, że całkiem godna i też jest niesamowitą rybą i niesamowitym bohaterem. Natomiast o nim wiemy właściwie jeszcze mniej. I nawet ja poszukując solidnej mapy, żeby pokazać Państwu też, gdzie on migruje, gdzie on występuje, a te jego miejsca czy szlaki występowania, to gdzie możemy go w ogóle spotkać, są zaznaczone tutaj takim kolorem niebieskawym, ten taki zielonkawy z kolei, to są właśnie tereny, gdzie tuńczyki żółtopłetwy wybierają się właśnie, żeby się rozmnożyć. Jest sporo teorii, które właśnie mówią o tym, ile jest populacji i jak one się przemieszczają, ale nawet portal, który specjalizuje się w wiedzy na temat tych ryb, okazało się, że musiał sporo pogrzebać i właśnie trafić do różnych naukowców, aby sprawdzić, jak to właśnie z tym tuńczykiem żółtopłetwym, czyli tym nieco mniejszym pobratymcem tuńczyka błękitno-płetwego jest, bo właśnie o jego ekologii, o jego zwyczajach wiemy po prostu stosunkowo mało. Czyli generalnie mamy dwie naprawdę duże ryby, z których korzystamy od lat, no i właśnie wiemy o nich bardzo mało. I w przypadku tuńczyka w ogóle błękitno-płetwego to też nie jest tak, że to są nawet czasami prawdziwe dramaty, to znaczy możemy mówić w przypadku tej ryby i o zaangażowaniu różnych karteli mafijnych i możemy mówić o prawdziwych właśnie i dramatach i o różnych historiach właśnie jakichś lokalnych rybaków, ale też możemy mówić w ogóle o historii jako takiej, bo tuńczyki błękitno-płetwe były poławiane już w starożytności i nawet znaleziono w Grecji monety, na których wybite są właśnie ich podobizny. Z kolei jak wejdziemy sobie właśnie na stronę w Wikipedii dotyczącą takiego tuńczyka błękitno-płetwego, to masa ciekawostek dotyczy tego, jaką wartość osiąga kilogram jego mięsa. Czyli znowu wiemy więcej o tym, ile jest wart kilogram jego mięsa, czy na przykład sam tuńczyk, a dodam, że jest to naprawdę ryba królewska, jeżeli chodzi też o cenę, bo zdarza się, że pojedyncze osobniki są sprzedawane za 10 tysięcy dolarów albo nawet za więcej. To są ogromne kwoty. No a właśnie stosunkowo niewiele wiemy o tym,
o ich życiu, o ich biologii, o ich ekologii i o tym, jak sprawić, żeby właśnie cały świat spojrzał na nie z perspektywy nie tyle towaru, bo trochę tak jest teraz, tylko z perspektywy zwierzęcia, zwierząt, gatunków, które należałoby chronić. Ale żeby chronić, to trzeba cokolwiek o tych tuńczykach więcej wiedzieć i oczywiście jakby nie wszyscy mamy okazję być studentami oceanografii czy przejść jakiś bardziej zaawansowany kurs dotyczący generalnie gatunków ryb, czy to nawet tych, które występują w naszych wodach słodkich czy słonych, ale też właśnie tych oceanicznych. No ale spójrzmy właśnie na te tuńczyki jeszcze z innej perspektywy i tutaj znowu jest zadanie do rozkminienia. Która z tych ryb to jest tuńczyk, albo które z tych ryb to jest tuńczyk? Właściwie to jest bardziej poprawna odpowiedź, bo jest tutaj więcej niż jeden tuńczyk. Można sobie też od razu odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle kiedyś, czy zdjęcia, czy rysunki, czy obrazki tychże ryb w ogóle Państwo widzieli? Czy one gdzieś kiedyś może miały okazję się pojawić? Pan Tomasz odpowiada wszystkie. Pierwszy. Pięć. Trzy. No, różne są opcje. Spieszę już w takim razie z odpowiedzią, żeby nie trzymać Państwa dłużej w niepewności. Tak właściwie to do plemienia tuńczyków zaliczamy wszystkie te ryby, ale to nie są jedyne. W sumie do tego plemienia należy 15 gatunków, więc to jest całkiem sporo. Mamy tutaj tylko 1/3 z nich, bo raptem 5. Przy czym ta trzecia, ta środkowa ryba jest nazywana tuńczykiem pasiastym, ale tak właściwie no to jest to tunek pasiasty, bonito to jest gatunek no troszeczkę mniej spokrewniony z tymi pozostałymi, ale też właśnie jak ostatnio, będąc ostatnio w sklepie, przeglądałam właśnie informacje na puszkach z tuńczykiem, no to właśnie okazuje się, że sporo tego, co mamy w sklepach, to jest właśnie bonito. No i tutaj znowu pojawia się pytanie, czy my w ogóle interesujemy się tym, co w tych naszych puszkach jest, co my spożywamy. Bo najczęściej, jeżeli już decydujemy się na ryby, na konserwy rybne, to one wyglądają mniej więcej tak. I nie przypominają za bardzo ryby, a zwłaszcza ryby, która może osiągać kilkaset kilogramów. Więc jest to spore wyzwanie, żeby gdzieś się w tym wszystkim odnaleźć. Dlatego też zachęcam do czytania etykiet i do dowiadywania się, z kim mamy do czynienia, bo to jest też pierwszy krok do tego, żeby tę świadomość budować i żeby sprawdzić właśnie, żeby być bliżej tych oceanów, ale bliżej w taki sposób może nie fizyczny, tylko po prostu, żeby bardziej poczuć to, z kim mamy do czynienia i właśnie jaką rolę ten gatunek pełni w środowisku. Ale wracając jeszcze właśnie do tych dwóch naszych przedstawicieli, do tych największych, tuńczyka błękitno-płetwego i żółto-płetwego. Wracam jeszcze do tematu map. No i tu znów pojawia się moje pytanie do Państwa, trochę filozoficzne. Do kogo należy tuńczyk? Bo jak widać na tych mapach, jeżeli chodzi o zasięg ich występowania, czy nawet właśnie tego, na jakie się zapuszczają odległości, czy koło jakich państw, krajów przepływają, a przypominam, że tuńczyki nie za bardzo ogarniają ideę w ogóle granic, zwłaszcza granic morskich, państw i tego, czy ocean jest atlantycki, czy spokojny, czy indyjski. No właśnie, to czyj jest tuńczyk? I to jest pytanie, które jest naprawdę bardzo ważne, jeżeli chodzi o ochronę tego gatunku. A musimy się tej ochronie przyjrzeć no, z jednego bardzo ważnego powodu. Otóż tuńczyki, przez to, że są dużymi rybami, dużymi drapieżnikami, pełnią naprawdę bardzo ważną rolę w środowisku. Przede wszystkim przez to, że pożywiają się mniejszymi rybami, ale też właśnie przez skorupiakami czy głowonogami, regulują ich liczebność i jakby wpływają na harmonię ekosystemu, na to, żeby generalnie wszystko to jakoś funkcjonowało i działało. Same oczywiście też mogą stanowić pokarm nielicznych, większych od nich drapieżników i tak się jak najbardziej też dzieje. Pojawiane są oczywiście przez nas, przez ludzi od stuleci i dla naprawdę milionów ludzi na całym świecie stanowią bardzo ważne źródło białka,
W Ameryce na przykład puszka tuńczyka może kosztować nawet poniżej 1 dolara, więc tak naprawdę jest to bardzo często nie tyle jedyne źródło białka, co po prostu jedyne, na które stać lokalną społeczność. W związku z czym, żeby nie doszło do kryzysu żywieniowego, który będzie ciężko nam się może być ciężko nam sobie poradzić, powinniśmy się bliżej przyjrzeć właśnie samemu tuńczykowi z perspektywy oczywiście właśnie takiej przyrodniczej, ale też właśnie tego znaczenia jakby gospodarczego, które on dla nas ma. A nie jest to wcale taka prosta i łatwa sprawa, dlatego że właśnie no to tutaj akurat na zdjęciu widzimy niewielką jednostkę, która gdzieś dokonuje połowów gdzieś na świecie. Natomiast, tak jak wspominałam, tuńczyk stał się towarem i w jego pozyskanie inwestuje się naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I to nawet właśnie nie tyle w takie małe stawki, co naprawdę w ogromne, gigantyczne stawki, które tuńczyki poławiają. Jak się pewnie Państwo domyślają, kiedy się w coś zainwestowało pieniądze, to się oczekuje zwrotu. W związku z czym im więcej jest stawków, tym więcej łowionych jest ryb, ale też jednocześnie spada cena tego tuńczyka. I o ile generalnie pewnie no, dla konsumenta to nie jest wcale taka zła wiadomość, że spada ta cena, a zwłaszcza w dzisiejszych czasach, to o tyle dla właściciela takiego statku oznacza to tyle, że musi on łowić jeszcze więcej, żeby nie popaść w ruinę finansową. A jeżeli łowi jeszcze więcej, to może się okazać, że zaczyna łowić ryby, które są jeszcze niedojrzałe, które są zbyt małe do tego, żeby je łowić. Wspominam, że tuńczyki, no jedno oczywiście rozmnażają się w wieku 2 lat, ale na przykład ten błękitnopłetwy w wieku 4-6 lat. Jeżeli ryby się nie zdążą rozmnożyć, no to mamy takie o-o-u. No bo to znaczy, że nie jesteśmy w stanie jakby sprawić, że ta populacja będzie się odnawiać i będzie to problem i dla nas, ale również dla środowiska, bo nagle zaczniemy zaburzać i to bardzo porządnie, jakby tę harmonię, która w tych oceanach panuje. Przypominam, że nasza wiedza o tych zależnościach oceanicznych nie jest wcale aż tak duża, więc może się okazać, że jeżeli gdzieś wypadnie nam jakiś element tego łańcucha pokarmowego, jakim jest tuńczyk, to mogą się wydarzyć rzeczy, o których nawet nie jesteśmy w stanie sobie teraz pomyśleć, czy sobie ich wyobrazić, bo po prostu nie mamy jeszcze takiej wystarczającej wiedzy. Jest po prostu, jeżeli chodzi o tuńczyki, bardzo dużo chętnych, a coraz mniej ryb. A do tego jeszcze dochodzą właśnie kwestie nielegalnych połowów, z którymi z kolei powiązane jest niewolnictwo, a to już jest oddzielny temat, też myślę, że bardzo duży, natomiast to też wpływa na to, ile mamy tych zasobów ryb, jak one wyglądają. No i tutaj w imieniu Błazenka, w związku z tym, zwracam się właśnie do Państwa z takim pytaniem, czy mają Państwo chwilę, żeby porozmawiać o przyłowieniu? Bo jest to rzeczywiście problem, który dotyczy oczywiście nie tylko tuńczyka, ale właściwie bardzo wielu populacji ryb, a o którym, znaczy mówi się coraz więcej, ale nadal chyba nie aż tyle, żebyśmy byli w stanie sprawnie i szybko, ale też skutecznie działać. Spójrzmy zatem jeszcze może z perspektywy nie tyle ludzkiej na przełowienie i w ogóle na kwestie ryb, ale z perspektywy na przykład takiego pingwina. I tu znowu też może do Państwa takie pytanie rozgrzewające. Ile w ogóle pingwinów, ile gatunków pingwinów występuje na świecie? Znamy oczywiście te, które można spotkać na Antarktydzie, generalnie w ekosystemach antarktycznych, ale właśnie, czy jeszcze gdzieś? Znaczy już wiadomo, że w Ameryce Południowej, jak mapa pokazuje, bo to właśnie ta pineska, to jest właśnie Punto Tombo, gdzie między innymi kolonie takich pingwinów można znaleźć. No ale właśnie. Ile ich tam jest? Zerkam. Dużo. No, bardzo słuszna odpowiedź. 13, 17. No widzę, że tutaj strzały są około dziesiątki, czasem mniej, czasem więcej. 15, 18, 19. No, czyli widzę, że tutaj mniej więcej, jakbym powiedziała, że można się pomylić plus, minus 3 czy 5, to byłoby nieźle. 69, no troszkę jednak mniej. Oczywiście jest ich około 18, no poniżej 20, więc znowu całkiem sporo jeszcze możemy się o nich dowiedzieć, bo no jednak każdy z nich jest troszkę inny, ma inne potrzeby i
jakby w inny sposób też możemy wielu tym gatunkom pomóc, bo niektóre rzeczywiście są zagrożone. Teraz pingwin Magellana rzeczywiście jest takim gatunkiem, o który powinniśmy się troszczyć, bo bywa z nim różnie, jeżeli chodzi o jego liczebność. I akurat tam, w okolicach Punta Tombo, pingwiny mają problem między innymi dlatego, że przeławiane są właśnie ryby, którymi się one odżywiają. Oprócz tego zachodzą jeszcze inne uwarunkowania, między innymi też zmiana klimatu, która wpływa na prądy morskie i w związku z tym jakby na przykład ryby no nie przypływają już tak blisko, czy nie przypływają jakby w te okolice, które przypływały kiedyś. Natomiast, no właśnie, przeławienie wpływa też na ilość ryb dostępną właśnie dla innych gatunków, w tym też dla pingwinów. I teraz wyobraźmy sobie, że jeżeli że zdarza się, że właśnie pingwiny Magellana, które żyją właśnie w tych okolicach Punta Tombo, znanych też no, jako atrakcja po prostu turystyczna i miejsce, do którego można właśnie pojechać, żeby się z nimi bliżej zapoznać, to nagle okazuje się, że jakby takie pingwiny muszą przebyć o wiele więcej kilometrów, żeby to pożywienie pozyskać. Szacuje się, że czasami nawet jest to około 40 kilometrów i tak, żeby trochę to zobrazować na nasze polskie warunki, to tutaj porównałam sobie takie dwie odległości, to jest mniej więcej 40 kilometrów, to jest no trochę bliżej niż między Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim i mniej więcej tyle, co dzieli Zakopane i Rabkę Zdrój. Zachęcam też do tego, żeby poszukać swoich lokalnych, bo widziałam, że Państwo są po prostu z całej Polski, więc nawet chcąc i próbując przewidzieć tutaj jakiś przykład, no to ciężko byłoby mi się wtrafić w każdy region, ale można sobie też sprawdzić mniej więcej, ile to jest te 40 kilometrów. I teraz, o ile tutaj mamy akurat na mapie wycieczkę samochodową i zajmie 43 minuty, no to pingwiny jednak no, nie mają samochodów, nie jeżdżą podwodnymi łodziami, więc muszą naprawdę włożyć dużo własnej energii w to, żeby znaleźć to pożywienie, a tym samym mniej energii zostaje im na po prostu inne czynności życiowe. Przy czym te pingwiny akurat składają około 2 jaj średnio, 1-2 jaja, więc znowu to nie jest tak dużo. Problemem jest jeszcze akurat w przypadku pingwinów Magellana to, że one wracają w to samo miejsce, w którym się, znaczy problemem, no, w którym się urodziły. Problemem o tyle, że rzeczywiście część ptaków się przeniosła bardziej na północ, gdzie jest więcej ryb, ale no, niektóre nadal jakby bardzo tak tradycyjnie powracają właśnie w tamte okolice, na pewno ku uciesze turystów, no ale niekoniecznie jakby ku uciesze własnej, własnych zysków czy możliwości. Inna wielka migracja, która odbywa się również z udziałem ryb, o której może Państwo słyszeli, to jest na południu Afryki, w okolicach właśnie Republiki Południowej Afryki, ale też Namibii, to jest wielka, ogromna migracja sardynek. I ci, którzy interesują się nurkowaniem, z pewnością kiedyś o niej słyszeli, bo właśnie w lato takie nasze europejskie sporo ludzi śmiga jakby w zimę afrykańską, która może nie jest tak dotkliwa jak u nas, ale jednak potrafi też dać w kość, zwłaszcza jak się nurkuje i czuje ten chłodny powiew na ciele. Sardynki zaczynają migrować z południa właśnie na północ, żeby właśnie się rozmnożyć. I często staje się to oczywiście wielką atrakcją turystyczną i można obejrzeć ogromne, naprawdę gigantyczne ławice, właśnie takie srebrne, płynące, ale jednocześnie odbywa się tam też inny spektakl. I właśnie na ten spektakl chciałam właśnie Państwa uwagę zwrócić, to znaczy na to, że odbywa się tam nie tyle wielka migracja, co wielka wyżerka, bo głównie dzięki delfinom, których akurat tutaj na tym obrazku, na tym schemacie na dole nie ma, ale to pewnie dlatego, że one były po prostu na miejscu jako pierwsze, one tę wielką ławicę rozbijają właśnie na takie kule. No i jak już jest taka kula, to zaczynają po prostu z tej kuli korzystać inne zwierzęta, między innymi rekiny, między innymi oczywiście inne duże ryby, również głowonogi, również ssaki, chociaż część ssaków, które akurat tamtędy przepływa, no to przepływa też dlatego, że udaje się również no, w swoje rejony, gdzie też się będzie rozmnażać. No ale właściwie jeżeli przepływa i jest właśnie pożywienie, z którego można skorzystać, to czemu nie?
Natomiast problem zaczyna się w momencie, w którym sardynki albo przełowimy, albo znowu klimat zmieni się na tyle, że zmienią się prądy morskie, bo rzeczywiście sardynki płyną razem z prądami dość blisko brzegu i po prostu ta migracja w jakimś stopniu zostanie po prostu zaburzona. I teraz dlaczego jest to kłopot? O ile powiedzmy, znaczy może inaczej, skupmy się na tym jednym gatunku, na głuptaku przylądkowym, który jakby akurat w przypadku tych zmian, którego w przypadku tych zmian właśnie obecności sardynek czeka wielka bieda. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że głuptaki, które właśnie gniazdują sobie na wybrzeżach właśnie południowej Afryki, ich mniej więcej sezon rozrodczy przypada na ten czas migracji właśnie sardynek. Tak jak Państwo widzieli tam na tym poprzednim zdjęciu, one również, i to naprawdę jest też niesamowity spektakl, po prostu korzystają właśnie z tej migracji, to znaczy nurkują i to czasami nurkują z niesamowitą prędkością, wpadając z wysokości 30 metrów w wodę, nurkują, łowią właśnie te sardynki, które potem mogą być pokarmem dla ich młodych. No i teraz w momencie, w którym się zaczyna to wszystko rozjeżdżać, czyli nie ma tego bogactwa sardynek, nie ma pokarmu, z którego głuptaki mogą skorzystać, zaczyna się po prostu spory problem w łańcuchu pokarmowym, no na który ciężko jest nam po prostu zaradzić, no bo głuptak jest tylko jednym właśnie z gatunków, które z tych sardynek i z ich migracji korzystają. Ale też ta mapa po lewej stronie to jest coś, co odkryłam właśnie poszukując informacji na ten temat, a mianowicie, że wiele lokalnych biur turystycznych właśnie w Republice Południowej Afryki wręcz organizuje takie wydarzenia, można właśnie wykupić sobie coś w rodzaju takiej właśnie wycieczki, żeby płynąć czy śledzić w ogóle z perspektywy no nurka, ale nie tylko, tę wielką migrację sardynek, czyli w momencie, w którym znowu ta migracja w jakiś sposób zostaje zaburzona, zostają też zaburzone możliwości funkcjonowania lokalnych biznesów i prawdopodobnie ludzie ci będą musieli zmienić swoje zawody, zająć się czymś zupełnie innym. I nam może się to wydawać łatwe, ale lokalnie wcale takie być nie musi, więc ten wpływ jest nie tylko jakby na środowisko przyrodnicze, na głuptaki, ale też na inne gatunki, ale również jakby na to, czym zajmują się społeczności lokalne i to mówię już tutaj nie tylko jakby o samym rybołówstwie, ale też właśnie o innych branżach, jak na przykład turystyczna. I to są generalnie naprawdę niektóre tylko z wielu, wielu zależności, o których możemy się dowiedzieć właśnie w kontekście oceanów. Jest ich o wiele, wiele więcej i zachęcam bardzo gorąco do tego, żeby sobie właśnie tę wiedzę pogłębiać, ale przede wszystkim w ogóle zainteresować się tym, co jest pod wodą. Ja się też długo zastanawiałam i nawet przyznaję, że ten webinar zachęcił mnie do tego, żeby poszukać jakichś badań, jak to jest i dlaczego, jakby jakie są powody i czy ktoś się w ogóle tym zajmuje. Dlaczego się my nie za bardzo interesujemy tym, co pod tą wodą jest? Dlaczego, mimo że z wodą jesteśmy przecież jako ludzie szalenie związani, no może nie ze słoną, ale jednak i od niej zależymy w tak wielkim stopniu i również jakby od bogactwa tego, co nam te wody dają, dlaczego tak się dzieje, że właśnie to nasze zainteresowanie nie do końca gdzieś w tę wodę trafia. To też oczywiście można stawiać teorie i hipotezy, jak ktoś z Państwa ma ochotę, to zachęcam, żeby się podzielić swoją refleksją. Tymczasem właśnie tutaj takie cztery filmy przedstawiam. Ten film Zatoka Cieni, właśnie tak jak wspominałam tutaj o tych kartelach i różnych takich no, procedurach, powiedziałabym, mafijnych, to Zatoka Cieni jest właśnie na ten temat i to nie jest taki no, jeden z suchych żartów, które zapowiadałam na początku, bo naprawdę tak jest, że niektóre gatunki są niesamowicie przeławiane i to nie tylko ryb, ale też właśnie morskich ssaków, skorupiaków i mięczaków, w tym też właśnie głowonogów, więc można się naprawdę sporo dowiedzieć. Polecam też śledzenie stron różnych festiwali filmowych, bo właśnie Zatokę Cieni obejrzałam na festiwalu filmowym i no i właśnie wtedy zaczęłam też więcej się interesować tym, co się dzieje w obszarze właśnie takich no, rynków wschodnich i wpływu jakby też zmian na Dalekim i na Bliskim Wschodzie jakby w kontekście
właśnie pozyskiwania ryb, no i ich wartości. Więc bardzo, bardzo gorąco zachęcam, ale zachęcam też do poczytania sobie różnych książek. Tutaj no, takim moim tytułem numer jeden, który zawsze polecam na webinarach, to jest Czochrałem antarktycznego słonia Mikołaja Golachowskiego, którego też zachęcam do śledzenia na Facebooku, bo Mikołaj jest właśnie teraz na wyprawie w okolice Antarktyki, więc relacjonuje tam w miarę na bieżąco, na ile internet mu pozwala. I to są naprawdę niesamowite opowieści, więc bardzo, bardzo gorąco polecam. Ale polecam też takie tytuły troszkę mniej poważne, bo no ja się na przykład nigdy nie zastanawiałam, dopóki nie wzięłam tej książki do ręki, czy na przykład śledzie pierdzą. No więc zachęcam do sprawdzenia i do poczytania sobie więcej, bo tak jak mówię, naprawdę znaczy to nie ma znaczenia, jaki wątek nas zainteresuje, grunt, żeby właśnie chcieć drążyć. I polecam też książkę Władcy Jedzenia. Jest to taki reportaż, który składa się z kilku części. Jedna jest właśnie poświęcona między innymi tuńczykowi żółtopłetwemu. I nawet przygotowując się do tego webinaru, przeczytałam sobie ten rozdział ponownie jeszcze kilka razy i stwierdziłam, dobrze, spróbuję Państwu opowiedzieć o tych zależnościach ekonomicznych, jakie tam mają miejsce, ale jednak czuję się za mała, to znaczy po prostu to są tak niesamowite i trudne zależności, które często trudno nam sobie nawet wyobrazić, że mogą zajść, że tym bardziej właśnie warto tę wiedzę zgłębiać właśnie nie tylko przyrodniczą, ale też właśnie taką związaną z odżywianiem się i właśnie z tym wątkiem ekonomicznym. Także gorąco, gorąco polecam i zachęcam do zgłębiania tej wiedzy. No ale właśnie, żeby też nie pozostawić Państwa z takim poczuciem, że okej, no dobrze, ale co my możemy zrobić? No bo kurczę, jednak do tych oceanów i do samych tuńczyków mamy dość daleko. Gorąco zachęcam na przykład do tego, zwłaszcza, że zbliża się taki sezon mocno rybny, żeby korzystając właśnie z takiego poradnika rybnego, który opracował WWF i który jest chyba tak właściwie najlepszy, być może zorganizować jakąś kampanię, w ogóle zachęcić do tego, żeby z tej strony korzystać, ale też zachęcić do tego, żeby interesować się tym, jakie ryby kupujemy, jak ta ryba, która czasami jest mrożonym filetem, jak ona wygląda w rzeczywistości, jaką ona ma biologię czy ekologię życia, gdzie ją w ogóle możemy spotkać, czy ona występuje w Bałtyku, czy nie. A tutaj też taka ciekawostka, że albo może inaczej, zachęcam też do poszukania informacji, czy w Bałtyku żyją rekiny, bo może to być, odpowiedź może być zaskakująca. Więc warto sobie z tej strony skorzystać, ale być może też właśnie zorganizować jakąś kampanię informacyjną, która przybliży trochę ryby, które często jemy, ale też ta strona pozwala skupić się na tym, jakie ryby możemy właśnie wybierać na obiad, które ryby są rybami drugiego wyboru i co więcej, tam też możemy znaleźć takie informacje, które często na różnych opakowaniach, jak kupujemy na przykład ryby opakowane, się znajdują. To znaczy często tam obszar połowów jest na przykład wskazany, że to jest FAO i jakiś numer, więc właśnie tutaj troszeczkę jest to rozszyfrowane i pomaga też wybrać nawet nie tyle sam gatunek ryby, co rybę złowioną z odpowiednich łowisk, bo niektóre łowiska są bardziej, a niektóre mniej wyeksploatowane i też warto sobie o tym więcej tutaj poczytać i poszukać. Także gorąco, gorąco zachęcam. Ale właśnie, o rybach może tyle, natomiast póki co skupmy się na starszym panu, na Charlesie Darwinie, znaczy on, no nie, całe życie był starszy, ale akurat na tym zdjęciu jest już na takim no, leciwym wieku. I co łączy kota z Darwinem? Co może łączyć kota z Darwinem? Czy jakiś pomysł? Znowu myślenie trochę poza schematem. Wąsy, piękne. Kolor włosów. Ha! Ktoś docenił kolor, teoria siły. Ktoś docenił jakby dobór tutaj kolorystyczny. Oba są z ssakami, super. Oboje są słodcy. Okej, jedli ryby. Jest to ciekawa hipoteza. Myślę, że może tak być. Oboje siedzą słodkość. No dobrze, można jeszcze śmiało dopisywać swoje teorie. Natomiast jeżeli chodzi o
Darwina, to na pewno oprócz oczywiście wątków związanych z ewolucją, słyszeli też Państwo o jego podróżach. Tutaj właśnie Encyklopedia Brytanika nam trochę te trasy i daty przypomina, jak to wyglądało. No i oczywiście koty, chociaż kto wie, być może koty podróżowały razem z Darwinem na statku. Natomiast, no jak widzimy, oczywiście Darwin nie dotarł do każdego zakątka na świecie, a koty praktycznie można powiedzieć, że tak. Ale jest jeszcze inny wątek, który gdzieś dotyka właśnie jednego i drugiego. Otóż Darwin ze swoich wypraw przywoził przeróżnego rodzaju eksponaty. Tak się składa, że koty czasami również nam, ludziom, zwłaszcza koty takie wolno wychodzące, również przynoszą pewne eksponaty ze swoich wypraw. I o tych eksponatach ostatnio było dość głośno, bo te eksponaty kiedyś były żywe, a mam tu na myśli różnego rodzaju różne gatunki ptaków czy małych ssaków. No i właśnie, czy to jest chęć kolekcjonerstwa? No pewnie tak jak w przypadku Darwina, czy w ogóle chęć badania przyrody, no w przypadku kota niekoniecznie. Natomiast jakby wiemy na pewno, że i wpływ tej wielkiej wyprawy Darwina i na dzisiejszy stan wiedzy i nauki, no ale też i wpływ kota na świat przyrody, oba te wpływy są po prostu ogromne. I tak jak często patrzymy na nasze kitku bardziej z tej perspektywy lewego zdjęcia, czyli po prostu kochanej, puchatej kulki, która od czasu do czasu nas rozśmiesza i sprawia, że nasze dni stają się troszkę jaśniejsze, a mruczenie po prostu sprawia nam wręcz fizyczne ukojenie. O tyle, no nie chcąc tutaj publikować żadnych drastycznych zdjęć, zdecydowałam się na umieszczenie tego zdjęcia po prawej, które chyba dość dużo wyraża, a mianowicie, że koty no po prostu są też drapieżnikami i jakby nie odmówimy im tego, ich naturze tego, bo no po prostu tak jest. I co się z tym wiąże? No jakby wiąże się z tym nasza odpowiedzialność, nasza to znaczy właścicieli, bo z badań, które były prowadzone przez naukowców właśnie z SGGW, czyli Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wynika, że naprawdę całkiem sporo te nasze koty wolno żyjące przynoszą jakby różnych właśnie tych eksponatów, które kiedyś były żywe. I tutaj mówimy nie tylko w liczbach idących w tysiące, ale wręcz w miliony, więc zachęcam sobie też do wyszukania tutaj szczegółów. Liczby może, no, liczby na nas, ciężko, żeby na nas robiły wrażenie, no bo co to jest 631 milionów ssaków, na przykład różnych drobnych ssaków? Czy to jest dużo, czy to jest mało? Bardzo ciężko jest to odnieść do rzeczywistości, ale jakby sam fakt, że my nie jesteśmy w stanie określić dość dokładnie tej liczby, też myślę, że powinien nas troszkę zaalarmować, bo to oznacza, że mało wiemy o tym, jakie koty mają wpływ na środowisko. No i taka sikorka z pewnością nie będzie zadowolona, że ma jeszcze jednego drapieżnika, przed którym musi, jakby na którego musi uważać, no bo też jest to, przypomnijmy, koty są dość cichymi drapieżnikami, w sensie dość. No, dzwoneczki na szyję nie pomagają i nie rozwiązują problemu. Natomiast jakby sam kot, podobnie jak niektóre rośliny, jest gatunkiem obcym. I na pytanie, czy rośliny mogą uciekać, od razu odpowiem, że jak najbardziej, bo tak się stało już nieraz, że rośliny właśnie sprowadzone, na przykład podczas takich wielkich ekspedycji botanicznych, odkrywczych, jak na przykład ekspedycja Darwina, ale też innych przyrodników, po prostu przenoszone były do różnych ogrodów, do kolekcji i z tamtych kolekcji często uciekały. Rozsiewały się, następnie my nad nimi nie do końca panowaliśmy i w ten oto piękny sposób moczarka kanadyjska dzisiaj porasta nam wiele wód i często jest właśnie problemem wręcz o znaczeniu takim gospodarczym, bo zdarza się, że tutaj coś przytka, tam coś przytamuje. No i podobnie jest z nawłocią kanadyjską, bo mamy też nasz rodzimy gatunek nawłoci. Otóż nawłoć też wcale nie jest takim prostym do zarządzania gatunkiem i o ile pszczelarze mogą między innymi z niej skorzystać, bo a jednak będzie trochę o zapylaniu. O ile pszczelarze mogą z niej skorzystać, bo pewnie słyszeli Państwo o miodzie nawłociowym, więc pszczoły zbierają miód z nawłoci, ale to pszczoły miodne, natomiast pszczoły właśnie
dzikie czy inne zapylacze w tym czasie, kiedy nawłoć nie kwitnie, no nie za bardzo mają na tych terenach po prostu inne pożywienie, z którego mogą sobie skorzystać. Nawłoć to też, żeby zobrazować, albo może bardziej Państwa myśli przekierować z tej pięknej ryciny do takiego zdjęcia czy do obrazka, ona kwitła niedawno i to są te wielkie, żółte, kwitnące łany, na przykład nad rzekami, które można spotkać, czasem na przykład nad Wisłą, znaczy czasem, bardzo często nad Wisłą. Ale właśnie na przykład takim gatunkiem, który no jednak nie do końca jest związany z naszym klimatem, jest lawenda, która jest przecież szalenie popularną rośliną. No i tu znowu pojawia się pytanie, czy lawenda może uciec? No, tego na razie nie wiemy, znaczy nie ma jakby doniesień, żeby była zagrożeniem dla rodzimej flory, ale to wszystko może się zmienić, no bo środowisko jest po prostu bardzo zmienne. Rośliny mogą też rozpocząć rewolucję i to taką naprawdę porządną rewolucję, bo robinia akacjowa, którą też z pewnością Państwo kojarzą, tylko może bardziej niektórzy jako akację, ona współpracuje z bakteriami bradawkowymi, których właśnie tutaj na dole widać na zdjęciu, jak to wygląda w korzeniach. I tak się składa, że rzeczywiście te bakterie pozwalają na pozyskanie azotu. I teraz co się dzieje? Dzieje się magia, a mianowicie nagle gleba, na której, czy środowisko, w którym rośnie robinia, zaczyna być niesamowicie przeazotowione. Bo jakby częściowo ten azot oczywiście pochodzi jakby z gleby, z okolic korzeni, ale no jakby też z liści, które po prostu opadają na zimę. A z kolei nie wszystkie rośliny, zwłaszcza w takich siedliskach naturalnych, znaczy naturalnych, także w takich siedliskach na przykład leśnych, ten azot równie dobrze tolerują, więc zdarza się, że lasy zaczyna nam po prostu porastać pokrzywa, która z kolei jest gatunkiem, który bardzo taką zasobną w azot glebę lubi. Ale też zdarza się czasami inna rewolucja, na przykład taka rewolucja, że wysyłamy statki z ludźmi do Australii, to znaczy to wysyłaliśmy i to było jakiś czas temu, mniej więcej właśnie w XVIII wieku. No i razem jakby z kolonizacją nowego kontynentu, nowego kraju, nowych terenów zabrano oczywiście krowy. Bo z jednej strony, no wiadomo, miło jest mieć jakieś towarzystwo, ale też no, istotne było to, żeby mieć też jakiś pokarm. I po jakimś czasie, kiedy te krowy sprowadzono do Australii, one na początku, tam też jest taka no, dość zabawna historia, one na początku troszkę zwiały, potem je odnaleziono, ale po jakimś czasie okazało się, że mamy całkiem poważny problem, ponieważ razem z krowami nie zabrano jednego, no może nie jednego, ale szalenie ważnego elementu. I tu znowu pytanie, czy mają Państwo jakiś pomysł, cóż to za element? Co należy zabrać? To, o czym trzeba pamiętać, zabierając ze sobą krowę do Australii. Jedzenie, słusznie. Czy jest zdrowa? Słusznie. Tak, choroby i w ogóle przenoszenie różnych zwierząt do Australii to spowodowało też różne perturbacje. Byka. Słusznie. No dobrze, nie będę trzymać Państwa w niepewności. Uwaga. O, próbuję. O, proszę bardzo. No to zapomniano zabrać chrząszczy, bo o ile chrząszcze właśnie, które występowały z Australii, potrafiły sobie całkiem dobrze poradzić z bobkami, które tam już występowały, no po prostu od innych zwierzaków, no o tyle jednak krowy mają dość specyficzne łajno i no niestety okazało się, że po prostu praktycznie Australia o mało co, aby w tym łajnie utonęła, bo właśnie nie pomyślano o tym, znaczy inaczej, traktowano po prostu łajno krów jako coś zupełnie oczywistego i co znika tak po prostu o, a tymczasem okazuje się, że jednak w tym znikaniu musi ktoś pomagać. Nie jest to wcale właśnie takie oczywiste, jakby się mogło wydawać na samym początku, dlatego właśnie znowu, to jest cały czas ta historia o zależnościach i o tym, że musimy, znaczy, że powinniśmy je poznawać, żeby lepiej rozumieć świat, ale też właśnie tę przyrodę lepiej chronić. I dlatego też znowu polecam tutaj kilka przynajmniej książek, zresztą historia właśnie o krowie, o chrząszczach i o łajnie pochodzi właśnie też z tej książki Terra Insecta, jest napisana naprawdę fantastycznym językiem. Ta sama autorka napisała też Ekipę do naprawy świata. Bardzo, bardzo polecam. Mam nadzieję, że te książki rozbudzą właśnie taką
No, zainteresowanie światem właśnie o trochę innej, może nawet czasami zabawnej perspektywy, ale też polecam między innymi dwa właśnie takie portale, bo nie ma na przykład książki, która by opowiadała w dość kompleksowy i taki prosty, też łatwy sposób właśnie o gatunkach obcych i gatunkach inwazyjnych, które no, mają ogromne znaczenie nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie. Natomiast jest taki właśnie profil na Facebooku, który się nazywa Łowca Obcych, tam można sobie sporo ciekawostek poczytać, ale też bardzo polecam profil pani z Pszyry, która no, często porusza właśnie takie tematy właśnie w ramach na przykład takiego cyklu Kupana Dziś. Więc sporo można się dowiedzieć, trochę czasem pośmiać, ale jednocześnie też zastanowić właśnie nad tym, jak ważne no, takie codzienne funkcjonowanie i nasze, ale i przyrody musi być po prostu w jakiś sposób zaopiekowane. Co można zrobić? W tym obszarze, jeżeli chodzi o kitku, to gorąco zachęcam do tego, żeby znowu pójść w stronę kampanii jakiejś informacyjnej, która by zachęcała właśnie właścicieli kotów, po pierwsze no, do tego, żeby się nimi dobrze zaopiekować i właśnie nie dopuszczać do takiej sytuacji jak tutaj, czyli żeby balkon był odpowiednio zabezpieczony, ale też żeby kitków nie wypuszczać po prostu na zewnątrz. Oczywiście będzie to ciężkie na terenach wiejskich, gdzie po prostu koty są wolnochodzące, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby gdzieś cały czas uczulać właścicieli, że pomoże to im z jednej strony lepiej zadbać o kitku, a z drugiej strony właśnie o kitku i o jego bezpieczeństwo, ale też z drugiej strony o bezpieczeństwo innych ważnych gatunków, o których właśnie znowu niekoniecznie musimy sobie zdawać sprawę, jak one są dla nas ważne, dopóki one po prostu gdzieś w naszej okolicy nie znikną. No i może się wtedy okazać na przykład, że jeżeli chodzi o naszego punktu widzenia szkodniki, no to nie bardzo ma je kto zjadać. Więc taka kampania o zwierzakach domowych może być naprawdę bardzo cenna. Już kończąc sprawnie i szybko, chciałam też bardzo, bardzo gorąco zachęcić Państwa do takiej refleksji i do odpowiedzi sobie na pytanie, ile z leków czy z substancji takich, które poprawiają nasze życie na co dzień, ile z nich zawdzięczamy właśnie pochodzeniu roślin. Bo rzeczywiście tutaj znowu zachodzi dużo zmian w środowisku, również podyktowanych zmianą klimatu, ale też właśnie naszym wpływem na wycinanie lasów, na ich tarczowanie, czy to w obszarze tropikalnym, czy też właśnie tutaj lasów umiarkowanych. I można, że tak powiem, tutaj naprawdę ogrom wiedzy czerpać z przeróżnych książek o zielarstwie, ale i nie tylko, właśnie tej odpowiedzi na pytania szukać. Polecam zacząć od chininy i aspiryny, bo to chyba takie dwa najbardziej znane, a potem właśnie tę wiedzę sobie stopniowo rozszerzać, bo tu też są właśnie zależności i choć zwierzaki oczywiście mogą biegać, są bardzo często z tego względu dla nas dużo ciekawsze, no to rośliny mogą być również ciekawsze. I w tym obszarze... Kasiu, bardzo Ci dziękujemy. Przepraszam, że muszę powiedzieć słowa, ale nasz czas dobiega końca, chociaż mogłabym Cię słuchać non-stop, bo wszystko, co mówisz, jest naprawdę fascynujące. Niestety też trochę przerażające. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie powiedzieć czegoś w obronie kotów. Robiono eksperymenty z pozbywaniem się kotów wolnożyjących miast, na przykład z miast, na przykład w Berlinie. I niestety miasto nawiedzała wtedy plaga szczurów. Także koty wolnożyjące, oprócz tego, że mają wiele niewinnych dusz na sumieniu, to odgrywają też bardzo ważną rolę jako nasi obrońcy przed szczurami. Ale też właśnie zachęcam dlatego do właśnie tutaj zgłębienia też tej nauki obywatelskiej, bo dzięki nauce właśnie możemy sprawdzać i wiedzieć o takich rzeczach i też gorąco do tego Państwa zachęcam, żeby nie tylko właśnie sobie doczytywać, ale też angażować się w różne projekty, między innymi organizowane przez NASA, bo można się poczuć też częścią tego wielkiego świata. Tak, jeszcze raz pięknie dziękujemy. To było spotkanie w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, a ten konkretny webinar w ramach serii Młodzież stawia na środowisko. Zapraszamy na kolejne webinary z tej serii. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Kasi i wszystkim uczestnikom. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, bo naprawdę są to tematy, o których warto i trzeba rozmawiać. Dzięki, Kasiu. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.